Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak tytułem niewielkiego, krótkiego wstępu chciałem powiedzieć parę słów o sobie. Jestem pracownikiem krakowskiej fabryki drutu. Zasadniczo znam się na technologii przekręcania drutu w prawo. Jest po prostu taka linia produkcyjna. Ci, którzy są po prawej stronie linii produkcyjnej, mają za zadanie przekręcać drut w prawo. Ci, którzy po lewej stronie, przekręcają drut w lewo. Ci, którzy są po środku, obijają się, nie wiedzą, co robić. Tak, gdzieś tam się krzątają między stanowiskami, tu zagadną do tego, którzy są po prawej stronie, jak tam się przekręca drut w prawo. Ja mówię, że w porządku. Biegną do tych, co drut w lewo, jak u ciebie, a w poko. No i znowu tak się siedzą i nie wiedzą, co robić. Proszę Państwa, dlaczego się tu znalazłem? Otóż ja właściwie zajmuję się drutem, natomiast mój znajomy z Japonii, pan Takashiro Mata Tashiro, nigdy nie wiedziałem, który człon jego nazwy w fabryce kabli, mówimy na to nazwisko, jest pierwszy. To znaczy, czy on nazywa się Takashiro Tatashiro, czy Tatashiro Takashiro. Nazywam go po prostu Takashiro. I pan, tak, ja się z nim tak skojarzyłem na zasadzie, że po prostu moja firma telefoniczna, gdzie mam komórkę, po prostu jakoś coś tam się popsuło, połączyła mnie z Japonią. I tak jakoś się zgadaliśmy. Ja na początku... Na początku go nie rozumiałem, nie wiedziałem, o czym on do mnie mówi. Przypuszczałem, że coś po japońsku, ponieważ używał japońskich słów i liternictwa. Ale z czasem jakby zacząłem go coraz lepiej rozumieć, a to zauważyłem takie zjawisko, że po prostu z czasem mój mózg jakby się dostroił do japońskiego. Nie wiem, jak to się dzieje, ale potrzebuję do tego dwóch słów kluczy. Te słowa klucze otwierają tam pewne rejony mojego mózgu, to wykazuje EEG. Proszę Państwa, chciałbym od Was usłyszeć dwa takie słowa klucze, które spowodują, że będę mógł tłumaczyć. Efekt uboczny tego jest niestety, że w tym tłumaczeniu, które będę wykonywać pana Takashiro, mogą się pojawić te słowa w jakiejś dziwnej konfiguracji. Proszę podać jakieś dwa dowolne słowa, najlepiej polskie. To są dwa słowa. Ja chciałem od pana jedno tylko. Aha. Jeszcze jakieś? Jaga. Świetnie. Drugie słowo? Baba? Wreszcie się zmówili jakoś. U nas w fabryce drutu też dochodzi do czegoś takiego, że ci, co zakręcają drut w prawo, zgadają się z tymi, co w lewo i jakoś tak ci mówią baba, ci jaga i się spotykamy w jakiejś tam knajpie, gdzie akurat jest taka bardzo brzydka barmanka. Czyli rozumiem, że jaga i ba. Baba. Dobra, baba jaga. Panie Takashiro! Takashiro Tahalaka! Hima, to na ja do. Bardzo. Tino, tada, to na ja to jedę. Bardzo serdecznie. Hima. Witam. Hime, to na ja do. Opowiem. Tino. Siedziałem sobie. Takana, jak na, zwykle w wigwamie. Tino, to na ja. Obok mnie siedział taki dziadek. Okari maska. Mój pradziadek. Kino, katana, socono, tono i roda. I paliliśmy fajkę pokoju. Tino jo. I mój dziadek mówi do mnie. Tino jo, wede. O mój ty, Tashiro. Timo na to na sono jede. Ty jesteś jakiś inny. Czy ja to sono jedo? Wszyscy w moim plemieniu. Tino. Zasłaniają jajka. Timie, co sono jedo? Normalnie trawą. Hikima, tanaya, soto nie jede. A ty masz coś niebieskiego, które nie wiem, gdzie wyrosło. Hima. Duchy. A to na sana nie jede. Mówią, że powinieneś coś z tym zrobić. Tano. Pójdź. Tano, soto na tanaya jede. Idź jedna noga, druga noga, tak jak się chodzi. Hima.
w las. Tam będzie rosła taka połać trawy. Tam przychodzą duchy. No i mają tam coś w rodzaju toalety. One powiedzą ci, kim ty naprawdę jesteś. Idź, znajdziesz swoją tożsamość. Bo może... Ty nie jesteś wcale Indianinem. Poszedłem. Rzeczywiście siedziały i robiły toaletę. Mówiły, wynocha! Albo dobra, zostań. Mówię im, no ale dobra, no to co ja mam robić w tym swoim życiu? No ja nie wiem, mam na sobie takie niebieskie. Oni mówią, ty? Ty musisz zrozumieć, że w twoim życiu nastąpią pewne zmiany. Na poziomie psychoneuralnym. Ty mała jodo! I kociokwik. Będziesz miał wizję. Schowasz z powrotem swój nóż. I zrozumiesz, kim jesteś. Już dawno się pogodziłem, że duchy do mnie gadają. W czasie toalety. Nie chcę dłużej kręcić kreta. Chcę wam prosto powiedzieć. Tu i teraz, co to jest? To coś w rodzaju durszlaka. Woda przelatuje tędy. A tyle ryżu, ile zostanie na ostrzu, tyle mogę strzamać. Hoduję sobie takie małe drzewko. I ono nie chce rosnąć w dół. Taki jestem. Wszystko rozumiem. Powiedzcie coś do mnie, to zrozumiem. Nie rozumiem, co ten koleś gada. W każdym razie zrozumiałem, kim jestem. Duchy powiedziały mi, że jestem doktor Miodek. Jeżeli używacie zwrotu w mianowniku, to mówcie, mówcie poprawnie. Po polsku mówcie. Ja mówię po japońsku, bo moja babka miała kredens japoński. Mój kredens polski. To mówcie do cholery po... węgiersku. Albo po polsku. Do wyboru. Do koloru. Na klatce mojej piersiowej śledź leżał normalnie. Zwrócony okiem ku północy. I wskazywał drogę przez mękę dryndrania. Pospiesznie umęczony przez drugiego śledzia. Mam w Bułgarii małą willę, w której śledź na śledziu mierzwi. Tralala. 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 Do widzenia.